twarzy będzie za mną, to będzie w cieniu, będzie fajnie. Będzie smutniej. Jak będziecie Państwo gotowi, to powiedzcie dużo. Koleżeństwo gotowe? Czy gotowi jesteście? Tak? No to dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry. Witamy wszystkie media. Dziękujemy za przybycie. Dzisiejsza konferencja jest dla nas bardzo szczególna. Zwołaliśmy ją w celu poinformowania wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, że w dniu dzisiejszym składamy wniosek do komisarza wyborczego o zorganizowanie referendum odwołującego prezydenta Krzysztofa Hojniaka ze stanowiska prezydenta miasta. Nasza decyzja o zorganizowaniu referendum jest podyktowana tym, że nie spełniono naszych postulatów zaprezentowanych w dniu 19 stycznia podczas protestu, na którym zgromadzono około 2000 osób. Pan prezydent nie słucha mieszkańców, ignoruje ich, lekceważy. W związku z tym nie widzimy innego wyjścia, jak zorganizowanie referendum, które go odwoła. Równocześnie nie chcemy też blokować panu prezydentowi jego kariery poza pełnieniem funkcji prezydenta miasta, bo jak się dowiedzieliśmy, pełni również funkcję w Radzie Nadzorczej w TBS Chełm, jak również udziela wykładów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Włodarz, prezydent miasta, ktoś, kto piastuje takie stanowisko, musi być skupiony przede wszystkim na ludziach, na mieszkańcach, na ich sprawach i na problemach, które dotyczą miasta. Musi je rozwiązywać, musi być dla ludzi, bo po to go wybieramy. Dlatego też korzystamy z referendum jako narzędzia demokracji, bo wierzymy w to, że ta demokracja pomoże nam zmienić to miasto na lepsze, pozwoli nam zapewnić przyszłość kolejnym pokoleniom Piotrkowian, naszym dzieciom, jak również i nam, bo my tu żyjemy, pracujemy i to jest dla nas bardzo ważna sprawa. Nasza inicjatywa jest inicjatywą oddolną, apolityczną. Kilka osób udało nam się zebrać około 7 tysięcy podpisów od mieszkańców. Uważamy, tak, w miesiąc czasu uważamy, że jest to ogromny sukces, tym bardziej, że nie posiadaliśmy żadnego wsparcia finansowego w zbieraniu podpisów, w organizowaniu kampanii. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, zwykłymi mieszkańcami, którzy po prostu chcą żyć w mieście, w którym władze sprawują osoby odpowiedzialne, kompetentne i takie, które są dla ludzi, bo władza jest dla ludzi. Ile konkretnie? W tej chwili około 6700, 6800. Dokładnie nie chcemy podawać, ponieważ cały czas będziemy jeszcze te głosy donosić. Te głosy mamy czas 60 dni ustawowy i będziemy je donosić. Dlatego nie chcemy podawać dokładnie. Łącznie zebraliśmy około 7 tysięcy, ale część z tych podpisów była po prostu niekompletna, więc została odrzucona. Ale jest to około 6,5 tysiąca na tą chwilę. Natomiast mamy jeszcze, donoszą nam tutaj ludzie karty i zgodnie z informacją, jaką uzyskaliśmy od komisarza, możemy jeszcze te podpisy donosić do czasu, kiedy minie to 60 dni ustawowe. Tak? Czyli te podpisy już zostały złożone, tak? Teraz będziemy je składać za chwilę. Możemy poprosić Pani imię i nazwisko? Hojnacka Agnieszka. A jak wygląda sytuacja z osobami, które były zastraszane? Bo tutaj wiemy, że osoby, które zbierały te podpisy, gdzieś tutaj były zastraszane. To znaczy było tak, jeśli chodzi o groźby telefoniczne, został złożony wniosek na policji. Otrzymaliśmy pismo od prokuratora, sprawa została umorzona bez podania osoby, która dzwoniła, danych. Dlatego w dniu dzisiejszym udamy się jeszcze do prokuratury, żeby to wyjaśnić i żeby mieć wgląd w dokumentację, która została zebrana podczas tego śledztwa. Tak? Jest to sprawa o tyle dziwna, że nie podano danych osoby,
która dzwoniła. Wydaje mi się, że w protokole powinno być to wszystko umieszczone. Jeśli chodzi o osobę, która straciła pracę, no, sytuacja jest w toku, to już jest jej prywatna sprawa, czy będzie dochodziła roszczeń z tego tytułu w drodze sądowej, czy nie. Decyzję podejmie prywatnie, być może zechce poinformować o tym, o dalszych swoich krokach medialnie, tak? Jeśli chodzi o urzędników, o te SMS-y, które były wysyłane przez przełożonych do osób pracujących w urzędzie, do dyrektorów szkół, znaczy do pracowników szkół, urzędników, to my mimo wszystko zachęcamy tych ludzi, żeby przyszli na referendum, jeśli ono się odbędzie, i żeby zagłosowali, bo mają do tego konstytucyjne prawo. Nikt w tym kraju nie jest zobligowany do tego, żeby stosować takie narzędzia jak mobbing, bo mobbing to jest przestępstwo. I chcemy ich po prostu ośmielić, żeby się przestali bać, bo my jesteśmy z nimi. I wszelkie takie nadużycia będziemy nagłaśniać i będziemy pomagać tym ludziom w tym, żeby krzywda im się nie stała. Tak? A ile osób musi wziąć udział w referendum, żeby ono było uznane za... Tak, no powiem, to będzie drugie referendum. Około 16 tysięcy osób. Frekwencja musi być na tym poziomie. Niezależnie, czy na tak, czy na nie, musi być 16 tysięcy osób. Tak, dlatego zachęcamy wszystkich, żeby skorzystali z tego przywileju, żeby zagłosowali, bo ten jeden głos jest bardzo cenny, jest bezcenny. Myślą Państwo, że uda się zmobilizować mieszkańców przyszłości? Myślimy, że tak. Myślimy, że tak, udało nam się to na proteście. Przed protestem wszyscy mówili, że to się nie uda, nikt nie przyjdzie. Okazuje się, że przyszli, więc wierzymy w to, że tak się stanie i że frekwencja, że ludzie dopiszą, że będzie frekwencja. Musimy mieć wiarę. Jaki teraz będzie kalendarz? Co, kiedy, czy wiadomo, kiedy? Czy wy po wniosku wskazujecie jakiś konkretny termin, w którym chcecie, by się odbyło referendum? To znaczy, my tak szacujemy, że do początku czerwca, do około 10 czerwca, do końca czerwca, w zależności od tego, kiedy komisarz wyborczy, bo teraz ma on 30 dni na przeanalizowanie tych wszystkich podpisów, sprawdzenie praw wyborczych osób, które są na listach. W ciągu 30 dni on musi ogłosić decyzję, czy referendum się odbędzie, czy nie. I po tym czasie jest 50 dni na ogłoszenie terminu referendum. To referendum musi być zorganizowane w przeciągu 50 dni. Czyli my szacujemy, że to referendum odbyłoby się do końca czerwca, czyli jeszcze przed wakacjami. Musiałoby się odbyć. Może jeszcze Państwo przypomną, dlaczego tak bardzo Państwu zależy, żeby odwołać się. Dlatego, że nas prezydent lekceważy, nie słucha mieszkańców. Tak jak powiedzieliśmy, my żeśmy zorganizowali w styczniu protest, który odbił się echem w całej Polsce. Na tym proteście wygłosiliśmy kilka naszych postulatów, które żądaliśmy od pana prezydenta, aby zostały zrealizowane. Niestety tak się nie stało. My zostaliśmy zlekceważeni. Później odbyła się sesja Rady Miasta, nadzwyczajna sesja, na której... nie uzyskaliśmy żadnej, też zostaliśmy zlekceważeni. Też mieszkańcy usłyszeli, że my was tutaj nie zapraszaliśmy, wprost i dosłownie. Nie uzyskali ludzie najbardziej poszkodowani w wyniku podwyżek cen ciepła, żadnej pomocy finansowej, a jest to efekt nie tyle regulacji rządowych, ale przede wszystkim niegospodarności, złego zarządzania i braku kompetencji osób, które utworzyły spółkę pod nazwą Elektrociepłownia w Piotrkowie Trybunalskim, które zdecydowały się na gaz bez kogeneracji i w związku z tym te ceny ciepła są w tej chwili chyba, jesteśmy trzecim miastem w kolejności z najdroższymi cenami ciepła w Polsce. Tak? To ludziom otworzyło oczy, ale tak naprawdę jest to wierzchołek góry lodowej, bo właśnie, tak naprawdę chodzi też o ceny ciepła, czy jeszcze są nie inne? Tylko. Okazuje się, że nie tylko chodzi o ceny ciepła, bo chodzi o to, że stanowiska w urzędzie są obsadzane kolesiami pana prezydenta. Ludzie, którzy są piastują stanowiska w władzach miasta, oprócz tego sprawują różne inne funkcje w radach nadzorczych, w firmach.
tak jak na przykład nasz pan prezydent TBS Helm, czy udziela jeszcze wykładów na Uniwersytecie Piotrkowskim. Wszędzie w KRS-ach powtarzają się te same twarze. Te same osoby zasiadają w elektrociepłowni, te same osoby zasiadają w spółdzielni. Tak nie może być. Ci ludzie powinni skupić się przede wszystkim na sprawowaniu swoich funkcji w urzędzie i na pracy na rzecz tego miasta, a nie do czerpania profitów z tej władzy, bo nie po to ich wybieraliśmy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Prosimy jeszcze się nie rozchodzić. Jeden jeszcze ten podpis oddamy. Pokażą te podpisy, prawda? Nie, absolutnie nie mam zgody. Trzeba na już było. No to nie chcę też ich planu. Ona liczy. Trzymajcie się tam. To my. Później. Dobra, dobra. I nie zapomnij przypomnieć mu. Poczekaj. Jestem komisarzem wyborczym, moje nazwisko Balnicki. Nie musicie mnie panowie podpisać. Nie ma takiej potrzeby ani robić zdjęć innych. Ja najpierw odczytam nazwiska państwa członków grupy inicjatyw w Górze. Nie znam wszystkich państwa osobiście, ale nie będę sprawdzał, że robię na dobrze. Pani Agnieszka Tawelina Chojnacka, tak? Pan Marcin Krzysztof Kołodziejczyk. Nie ma pani. Jest. Proszę odpowiadać, proszę nie świecić w oczy. No proszę wyłączyć, bo mi to przeszkadza. No i później pan zacznie. No wszyscy tutaj kręcimy. Teraz by panu świecił. No, na pewno. Pan Marcin Krzysztof Kołodziejczyk, jest pan, tak? Jestem tutaj. Dobrze. Pan Piotr Ziemowicz Jakubowski. Nie ma. Pan Piotr Zbigniew Żabicki. Nie ma. Pan Mariusz Adam Maciołek. Jestem. Pan Damian Zygmunowski. Pan Damian Zygmunowski. Sylwester Kubicz. Nie ma. Zrezygnował, tak? Tak, to potem odnotujemy to w takiej notatce. Pani Marzena Bogusława Dolomoniec. Tak, jestem. Pani Grażyna Kazimiera Kulbat. Nie ma. Pani Małgorzata Zofia Misiak-Żołnierowicz. Jestem. Jestem, tak? I tutaj mamy podpisy. Spośród członków grupy inicjatywnej, które nazwisko komisarz Korczy odczytał, nie stawili się. Marcin Kołodziejczyk się nie stawił. Stawił się. Stawił się. Zabicki.
Piotr Mierzewicki się nie stawił i Jakubowski. Piotr Jemowicz, tak? Też się nie stawił. Ma Damian Sylwester nie stawił się. Ale nie, pełnomocnik inicjatorów PSL-u doświadcza, iż zrezygnował z członkostwa w komitecie. Teraz tak. Myślę, że będzie najlepiej, jeżeli zostanie pani pełnomocnik i pan, który no, ma fizycznie te, jak sądzę, podpisy. Tak? Czy na to państwo inicjatorzy wyrażacie zgodę, tak, żeby została pani pełnomocnik i pan Mariusz Maciołek? Pan Mariusz Maciołek, tak? No to jeżeli chcecie państwo sfotografować czy sfilmować czynność przedłożenia podpisów, to proszę bardzo, pan dyrektor delegatury odbierze te, a państwo możecie sobie teraz to sfilmować. Proszę bardzo. Rozumiem, że to są podpisy popierające wspomnianą inicjatywę. Tak, tak, dokładnie tak. Przyjęte w tym momencie. Co? Jeśli łaska, to proszę państwa, ja tutaj w swoim gronie tutaj pracowników delegatury pana dyrektora i w obecności pani pełnomocnik pana zajrzymy do tych teczek. Wszystkie dokumenty, które tam będą przedłożone w państwa obecności, ostępujemy numeratorem, a potem zapakujemy w taki sposób, żeby nie było wątpliwości co do sposobu i tajności przechowywania tych list do momentu rozpoczęcia dalszych czynności związanych z referendum. Tak, rozumiem. W takim razie dziękuję państwu bardzo uprzejmie za obecność. Pozostaję państwu. Tylko, czy mógł pan się przedstawić? A ja już się przedstawiałem. Marian Baniński, komisarz wyborczy, ale tutaj najistotniejszą rolę proceduralną to spełnia pan dyrektor, który zapewnia obsługę. Ja tylko nadzoruję. Tak? Panie dyrektorze, możemy pana poprosić, żeby na zewnątrz ekranie wszyscy dziennikarze jednocześnie, żebyśmy też pana nie męczyli wielokrotnie. Tak, jeszcze państwo z panem dyrektorem. Po przyjęciu wszystkich. Czyli godzina może 40 minut, nie podam. Dobra. 40 minut do godziny. Czyli państwo sobie...